Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny materiał. Oczywiście dzisiaj jesteśmy na wyspie Dave'a. Oczywiście witam serdecznie. Wspólne, tak, wyspy, witam cię bardzo serdecznie. To jest w sumie wspólna, nie? To już nie ma moje, twoje, a ile nasze. Ja mam bloków wykopanych? 551, teraz 120. No musimy tego ja trochę nadrobić. Później. No ja wiem, ale trzeba to nadrobić, bo bzyko was 3500. No dobra, ale to wiadomo, ale on kopie, on kopie za siebie i za Pawła, więc to tam akurat wiesz. To no. Dlatego ma tyle. Dobra, słuchaj, co dzisiaj w dzisiejszym odcinku? To jak widzicie, na ostatnim odcinku u Dave'a powstały takie piękne wieże. Ej, powstały to... Czekaj, kiedy to powstało? Albo dzisiaj, albo wczoraj. No chyba dzisiaj. Już się gubimy w tym wszystkim, no bo my tu Ej, co to jest? Patrz. Ej, tam. Czaisz, że ja nie mam render distansu, poczekaj. Nie widzisz? Na ile ty masz, Ja mam render 20. Ja mam 22 i to tak ledwo co widzę, jak przez mgłę. Serio? Nie, no to ja widzę, to ja widzę. A masz mgłę włączoną w Minecrafcie? Mam. No to ja mam wyłączoną. A to jak to się robi? No właśnie, szczerze, to nawet nie. Dobra, to jest chyba... Nie, order... tutaj nie. Albo detale. O, jest, fog. Masz off, musisz mieć. Ale w detale? Gdzie są detale? Tak, masz opcje, video settings, fog. Detail off. I fog. I masz włączone. Ja! No, a czekaj, ja zobaczę, jak to wygląda z tym fogiem, kurczę, bo ja już zapomniałem. No fog tam robi, kurczę, ucina, a tak jest fajnie, ale elegancko. Ale nie, ale ten fog fajnie wygląda, bo na dole teraz tak to drewnianie wygląda. No niby tak, ale wiesz, ale trudno, przynajmniej tu widać wszystko. Dobra, słuchaj, ej, trzeba zobaczyć, co tutaj za głowa, ciekawe, kto to nas budował. Ja obstawiam, że zrobił to, no, że chłopaki to zrobili, tam będzie jakaś, ej, tam może być jakaś pułapka. Kurde, chłopaki by tego nie zbudowali, bo stary nie mają chyba materiałów. Ej, w sumie rację, skąd oni by mieli coś takiego? No, to wydaje mi się, że to musiał być Herobrine. O kurde, to czekaj, to tam może być coś cennego, dobra, tam będzie się trzeba przedostać. A tu mam zbroję, czekaj, tutaj w tych. Ja mam dużo drewna, jak chcesz, to możemy drewnem. Okej, ja też wziąłem właśnie drewno, to możemy drewnem przejść jak najbardziej. Dobra, no to w sumie tutaj parzę, chyba na wprost w ogóle tego będziemy mogli idealnie przejść. Mhm. Tu coś takiego, czekaj, rozwalę jeszcze to. Zupełnie, o. I będziemy mieli ścieżkę fajną, elegancką, dobra. A, bo ty tak to zrobisz, dobra, idę też tak zrobić, bo będzie więcej. No, oczywiście, że tak. Dobrze, Dawidzie, lecimy, proszę, Poczekaj, bo nie mam tego, co ty. Robisz ty, jeszcze to robisz, no dobra, to zrób to. Nie masz dobra. Tego, co ja, dobra, ale ja... Ej, bo mi braknie w sumie, to będziemy potrzebować tego, co ty zrobisz, bo... Ale chyba niewiele braknie. Ja mam 42. Nie, no to luz, to kurczę. To nam tu... A czekaj, kurczę, chyba mi starczy. Dobra, czekaj. Ty patrz, prawie by mi starczyło, zabrakło mi jednego ale, tylko. Ale, gdyby nie ja, no to widzisz. No, dobra, to no, rozwalamy? No, wiesz co, no tak, no chyba trzeba się dostać do środka chyba, nie? Chociaż dobra, boję się moją szczerze, część nie? Czy twoją? Którą nie głowę? Nie wiem, a może tak na środku? Na wprost? Dobra. O! Dobra. Ej, no ale to jest nieuczciwość, ty! Ej, dlaczego? Dobra, jest skrzynka po Czemu mojej moja stronie. Czemu moja połowa jest gorsza? Kto powiedział, że gorsza? Znaczy, no bo nic nie ma w środku. Nie ma skrzynki. Ale dobra, ale zobaczmy, co jest w mojej. Może tu chodzi po prostu o nas dwóch, wiesz. O, stary, będziemy mogli zrobić pułapki! Na dobra! Pułapki same rzeczy! Ej, Herobrine dał nam pułapki, znaczy rzeczy na pułapki. Co jest grane? Rapid chest nawet, jej chest się przyda. Tak. I mamy zrobię to coś, jeszcze, nie? Patrz, możemy zrobić... Patrz, możemy zrobić to. Jeszcze, to się jakoś tutaj robi, tak? Tak, i się redstone odpala, no, tak, jak przejdziesz. I dzięki temu będziemy mogli zrobić takie pułapki na nich, że oni w ogóle klękną, nie, jak to zobaczą. Dobra, ej, to będzie... To jest mega dobra rzecz, tylko nie zostawisz żadnej wiadomości, czyli po prostu mamy chyba sobie to zabrać i po prostu zrobić pułapki, chyba tego od nas oczekuje. Pytanie, czy to w ogóle było dla nas, nie, no w sumie te głowy to chyba to znaczą, nie? Nie murujemy tego? Dobra, lepiej to zamurować, wiesz, bo ja tutaj nie wiadomo, co tutaj się, co, żeby nam tutaj nic nie zaatakowało, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra. Tu, murowanie, tu. Czekaj, jeszcze to. I czerwone, no idealnie, no i kurczę. Kurde, i... no już nie mam żadnego, ja nie wiem, stary, mi się to nie podoba, bo ja nie dostałem żadnego przedmiotu. Dobra, nic. Ale to czekaj, no ale czekaj, to... Czekaj, bo to nie jest uczciwe, no. No ale, dobra, no niby nie, ale chyba, że lampki sobie możesz zabrać. No ale ty też masz lampki. Dobra, to jest jakaś faworyzacja. W sensie w teorii niby nie dało się jednej skrzynki ustawić na dwa pola. Ale dało ja się rozumiem. Dwie skrzynki podwójne. Ale dało nie? się dwie. Dobra, właśnie. Ale stary, ale to może jest tak, że ja na dzisiejszym odcinku ja dostałem, a na następny ty dostaniesz, wiesz o co chodzi. Wiesz, no niekoniecznie musi być ten. Dobra, wiesz co, to trzeba schować gdzieś w jakąś skrzynkę, tylko nie w trapę, tylko w zwykłą. Tak, żeby oni nie wiedzieli, że my to mamy, wiesz, jakby się włamali, żeby... Mam pomysł! No. Ale mam pomysł, patrz, bo oni raczej nie będą rozwalać craftingu, nie?
Po co by mieli rozwalać crafting? No wątpię, wątpię. Patrz, robimy coś ale takiego. Ale to od dołu będzie widać, poczekaj. Wiem, ale, od dołu... Aha, bo oni tam mogą pójść, ale to można zamurować tam chyba. Ja zamuruję to, no, zamuruję to. O, no. No i elegancko. Tam by trzeba było... Kurde, nie mogę! Z kobla! Tutaj. To by trzeba było tylko z kobla zrobić. Czekaj, już tam no, idę z tym. No. Idę z półpytkami z kobla. Tu trzeba skraftować, bo nie mam. Czekaj, tu poniszczę. O, dobra, cyk. No, ja z kobla idę. W ogóle nie mam. Ty masz? Ja zrobiłem już, mamy tam trochę kobla. No raz zrobimy tak, 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 tak. O, i to będzie taki patrz, ten. I zrobi, można zrobić tak. Jeszcze. O, tu no. Trochę mnie poniosło. No, no, tak? nie, tam musi chyba tak być, bo... Nie, bo teraz patrz, jest idealnie zrobione coś takiego. No i na pewno i teraz nikt się nawet nie będzie spodziewał, że tam będzie coś nie ukryte. Ma szans, i mamy nie idealnie ma pod craftingiem ukryte cenne rzeczy, nie? I możemy dla niej poznaki zrobić, patrz, w sumie od dołu... Czekaj, jeszcze zobaczę, jakie są tam inne takie miejsca. Na przykład tu drzewo jest, więc możemy zrobić tak, żeby oni pomyśleli, okay. Że tutaj coś faktycznie jakby jest ważniejszego niż... O nie, tutaj trzeba by było drewno dać. To nie, to jest... Chcesz to... drewno? Nie, to jednak nie to drzewo wybierzemy. Tutaj niech jest normalnie, wybierzemy to. Tutaj. Dobra. A czemu tutaj? Tutaj to też jest? Będzie drewno. Tutaj. Nie, tam chodzi o to, że tam jest ta ścieżka i dla. Aha, tu też jest, kurde! No. To tutaj, dobra, to tu trzeba zrobić. Coś takiego. Tu. Tutaj będzie skrzynka kolejna. Nie tu, musi być pod drzewem teraz skrzynka. Teraz pod drzewem okay. Musi być, więc zrobimy. Czekaj, coś ja mam takiego. Chesta. A, no to czekaj, to tutaj zrobimy tak i włóż na skrzynkę. I elegancko. O. I teraz do tej skrzynki będziemy mogli od góry chować takie, wiesz, totalnie najcenniejsze rzeczy, nie? Mhm. Tylko dobra, my tylko nie dobra. Możemy tego drzewa nigdy rozwalać, więc musimy zapamiętać, że to drzewo tu pomiędzy tym, to jest drzewo nietykalne, te dwa, nie? Czekaj, te! Te dwa, koło skrzynki i koło tego, no. Bo tu jest skrzynka, z tego co rozumiem tak, teraz. Tak. Okej, okay, dobra. I tu możemy no schować wszystkie, to czekaj, to schowajmy od razu te wszystkie najcenniejsze rzeczy, czyli jakieś diamentowe narzędzia schowajmy aj. Tam, wiadra trzeba schować, żelazo, węgiel dawaj, też dawaj, możemy, dawaj. Dobra, tu uwaga, chowamy to. Ja mam to. W sumie, no dobra, mogę, oj kurde. A, tylko czekaj, bo ja nie schowałem w ogóle do tej tutaj drugiej skrzynki, nie schowałem tego, tych trapet tamtej temki i tak powrzucaj. Dalej. Tak, chowam to tu, mamy to, dobra, a tutaj jeszcze chowam węgiel, i to chyba, chyba tyle. Z takich cenniejszych. A nie, tu jest jeszcze, ojej. Kurde, ja nie mam żadnych takich cennych. Chyba nic. Patrz teraz, co tam się pojawia. Aaaa, to jest to. To jest mega cenne, No, dobra, ej, tu? W ogóle właśnie, ja idę stary uderzyć se w mobki, bo będzie level, nie? O, właśnie, tak, bo można było, no. Ja mam 28, a będziemy mogli od razu ulepszyć tą, jakby, jak to się nazywa. Kolejny element zbroje. Kolejny element zbroi, dokładnie. Więc ja biorę ze sobą zbroję, no i dymy, oczywiście, że tam... Jeszcze jest noc, to idealnie. Już tam pobiegłeś? Dobra, widzę, że lecisz. Uderzę dobra, se raz. To elegancko. Ej, dobra, nikogo ta nasza... nie ma. Nie ma mobków? Ani jednego. Ej, to teraz oni może... Teraz creeper spada. Może oni przed chwilą tu byli i po oni prostu, to czyszczą? Wiesz... No. Ej, w sumie mogliby tu być, nie? Kurde! Stary, dosłownie, no są dwa moby. Dobra, ale to mój... Ej, albo to ktoś zepsuł po prostu na górze i może tam jest... Czekaj, ja zobaczę no, to. Albo to tak działa, że trzeba być koło tego, żeby to spadało tutaj. Czekaj, ja zobaczę, że tu nie... Czy się gdzieś tam, wiesz, na przykład nierozwalony jest blok i nie świeci się tam coś, bo na przykład... Wiesz, o co chodzi, to by powstrzymało te moby od ten. Czekaj, tu sobie wejdę jakoś... tu. Tutaj, okej. Okay. Jeszcze jedno w dół, dobra. Patrzę do środka, jak to wygląda sytuacja. No i sytuacja to wygląda taka, że teraz ci będzie mega dużo mobów tam leciało, bo ci je spycham. Okej. Okay. Kurczę, no chodź tu, zębiaczku. No co jest? Nie mogę go tutaj ściągnąć. O, jest, dobra, elegancko. Leci kolejny. Ej, te trzy pająki tu się tak zaklinowały, stary, i one blokują przejazd. Aha! Ale serio, pająki by tak blokowały? No, bo one jakby w tej wodzie są, ale one nie chcą przejść dalej. Tu jest jakieś takie dziwne rzeczy dzieją. Kurde, no to dawaj. Co jest grane? To chodź na dół, to walić to, chyba już się naprawi, nie? Czy nie? Właśnie, może one po prostu do mnie lgną i dlatego nie chcą... Dobra, wiesz co, muruję to, nie ma sensu faktycznie, no. Bo może... to działało, więc dlaczego miałoby przestać działać, nie? No, dobra, no, musimy zrobić musimy tak. Mieć jakiś powód. No może, dobra. Że oni to zrobili specjalnie, żeby nie działało, nie? No nie, no bo w sumie z tego co widzę tam teraz to jest... Jakby działa to identycznie tak jak działało, że tam nic się nie zmieniło w sumie, nie? Więc jakby... No dobra. Więc chyba nie, chyba jest wszystko git. Ale dobra, mam nadzieję, że nas... Tu trzeba właśnie, to jest najgorsze, że trzeba tak podejść, żeby w ogóle zebrać ten exp, co się chowa w te... Tak, ten niektóry, no, w tych operach no, co się chowa. To jest masakra, to jest jakaś tragedia. No, no i fakt... Ej, nie lecą faktycznie, co jest? Nie, no mówię ci raz na jakiś czas tylko, nie? Wow, ale to mega widzisz, lipa. Tego jest,
No, no, no. Kurczę, dobra, to jednak nie zdobędziemy. Wiesz, wcześniej było tak, że my tu przyszliśmy od razu 8 leveli było, nie? No, a teraz to nic w ogóle. Przychodzę i nie ma nic. Co tu się dzieje? No. Dlaczego tu Weronika i Doris są w jednym tym? No, no, lubią sobie tak spędzać czas. Ej, oni w ogóle w tym więzieniu mnie zamknęli, to ty tego jeszcze nie pamiętasz nawet. Byłem tutaj też, no, też mnie zamknęli na pierwszym... Też się zamknęli tu? Ja na pierwsze kilka minut tutaj wbiłem. Od razu do więzienia, taki właśnie kolega, nie? Właśnie, to tacy są właśnie oni. Ty, a tacy idziemy... Koledzy. Czekaj, a robimy włam jakiś do nich? No nie wiem, stary, czy jest sens, nie? Bo ja nie wiem, jak my mamy pułapki i nam, wiesz, ej, ktoś no. dał tutaj pułapki, to pytanie, czy im nie dał już wcześniej. A, możesz mieć rację, możesz mieć rację, nie? możesz nie? mieć rację. No, wiesz, wbijemy tak. i się, kurde, nadziamy. To prawda, i no, nie ma co się ładować do paszczy lwa. Ej, dobra, no to słuchaj, w sumie to tak, bo my te pułapki, to gdzie musimy zamontować tak naprawdę? Wydaje mi się, że... Tutaj głównie gdzieś chyba, nie? Bo to właśnie, jest jakby... No właśnie, bo oni chyba Blackbeard tam do nas będą musieli tak przebiec przez tą wyspę chyba, nie? Tak. No więc chyba... Może, że gdzieś, no z dwóch stron tutaj, nie? Musimy... Kurczę, ej, szczerze nie wiem, jakie pułapki tu ustawić. Tutaj trzeba pomyśleć. Tutaj na pewno ja bym zrobił coś, że na wejściu tu się będzie spadać. Tu jak przejdziesz przez linkę, mm-hmm. przez to ten i spadasz na dół, to jest dobre. Tylko tu właśnie jest problem taki, że w tym wszystkim, co tutaj jest, bardzo łatwo będzie zauważyć te wszystkie pułapki. Wiesz, o co chodzi? Niekoniecznie, bo od dołu się to zabuduje. Nie będzie tego widać. Ewentualnie możemy zrobić tak, że cały ten tartak tutaj nasz można by było przenieść gdzieś, tak żeby tutaj jakby było więcej miejsca i tu na przykład wybudować jakiś budynek i ten budynek, żeby był takim, wiesz, jak jest dom strachów, to będzie dom pułapka. Aha. Po prostu, wiesz, że oni będą musieli przejść przez ten dom, a w środku żeby będzie... Żeby dojść do itemów. Tak, tak. Patrzcie, ile tu ziemniaków mamy. Ja nie mogę, dobra, trzeba kolejne rzeczy przepalać, bo to jest jakiś niesamowity... Nie, ziemniaki to jest topka. Ja ci powiem, że w tych piecach się już poprzepalały. No. I mamy mega dużo, nie? Mamy ponad 300 kg jedzenia, stary. To... Jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o jedzenie, już chyba do końca gry, do nie? Do końca życia. No. Ja jeszcze, ja właśnie za każdym razem ziemniaki robię w tym Minecrafcie, bo dla mnie to jest w ogóle najbardziej opłacalne. To jest zerowy koszt. No, widzowie pamiętają jeszcze Palionowo 2, jak była piosenka ziemniaki, kłótnia o ziemniaki, kto ma lepsze. Prawda. To były czasy złote. Prawda. Polskiego YouTube'a. Złote. No, to prawda. Tak było. Kurde, denerwuje mnie ten level, bo ja mam 29,5. Ja też mam to, ja mam identycznie. Ja nie mogę? No, kurde. To jest tak denerwujące, bo już bym zenchantował coś, a nie mogę. To prawda. Mega mało brakuje. No ale nic, no trzeba będzie poczekać. Dobra, ja daję do przepalania tam dalej te więcej ziemniaków i... Tam będzie trzeba trochę przyawczyć chyba przy tym, tylko najgorzej, że jak my tam staniemy na awka, to jest ryzyko, że oni mogą tam przyjść do nas, nie? No właśnie, no tam by trzeba było, wiesz, a i tak jest dużo do stracenia, w sensie można by iść ze zwykłym mieczem, bez itemów. Ale kurde, ja nie wiem, czy ja chcę już tak walczyć z nimi od razu, to wiesz, właśnie, to jest... No, ja nie czuję się gotowy, nie? Tym bardziej mi się wydaje, że oni już mają, kurczę, o wiele więcej, no bo oni są na tym jednym bloku już, nie wiem, chyba tydzień bardzo dłużej długo. Od nas. I no. też trzeba przyznać, że no Maro to jest największy tryhard, nie? Jaki to po prostu prawda. Powstał, to nie potrafi prawda. Się bawić. I no nie on tam potrafi pewnie, się no, bawić. To już jest tysiąc rzeczy pewnie ma zrobionych ukrytych, więc no. No ta. No dobra, no to słuchaj, będziemy musieli tutaj, że tak powiem, posiedzieć chwilę przy tym generatorze i może coś nam tutaj wypadnie i po prostu będziemy mieli zwiady. Ej, patrz tego. Quinton, ty, jaki ma nick? Quinton. No ma Quinton? Dobra, no ten. Aha, Quinton. Ten? To oni się potrafią nazwać? No właśnie nie wiem, zrzucamy go? O, dawaj go, pociągnam. Poleciał z balastem. Poszedł. Jak... Ej, dobra, nie, teraz leci więcej. Mam 30. Teraz, mam 30. Tak? To czekaj, to ja też może dobiję do 30. I może uda nam się coś jeszcze zenchantować na tym filmie. Ta, uda mi się dobić, czuję to. Poczułem bluesa, uda mi się to. No weź tu, kurczę, tego szkieleta. Dobra, mam 30. I ulepszam klatę ja i zobaczymy, co to będzie. Ja sobie chyba robię klatę, no, ja sobie to a, sobie ty polożysz po lapis? Ja mam lapis. O, no dobra, mam 7. Znajdzie się a ile jest potrzebne? 3. A, no to masz 4, no to trzymaj. Dobra. Cudnie. Unbreaking 3, Protection 3, no nie ma źle. Protection 4, Unbreaking 3 mam na klacie, dobra. To jest dobrze. No lepszy, ale jest git, no jest jesteśmy dobrze. O wiele teraz lepsi niż byliśmy. Tak, czyli trzeba jeszcze teraz pozdobywać tak, żeby ulepszyć spodnie, buty i kask i wtedy już będziemy nie do zwalczenia.